na wystawie Sztuka Polska wobec Holokaustu prezentujemy pracy 40 artystów, ponad 90 prac. Artystów, którzy podchodzą do tego tematu w różny sposób. Są to prace zarówno tych, którzy przeżyli Holokaust, czyli bezpośrednich świadków zagłady, jak i pokolenia po. Możemy dokładnie zobaczyć właśnie w tym kontekście, w jaki sposób artyści mierzą się z tym tematem i jak poszukują odpowiedniego języka, który mógłby przekazać horror tamtego czasu. Do takich najciekawszych tutaj przywołanych prac możemy zaliczyć pracę Izaaka Celnikera, pracę Jonasza Sterna, pracę Linkego, Bronisława Linkego. Pokazujemy je, doskonale na tych pracach widać, jakie było podejście, bardzo jeszcze takie figuratywne. Próba pokazania horroru w sposób surrealistyczno-realistyczny. Tutaj oczywiście można prześledzić też różne kierunki w sztuce. Natomiast w miarę oddalania się od czasów Holokaustu, no widzimy, że artyści próbują tego języka, który idzie w różnych kierunkach. Na przykład wchodzą w taką sferę bardziej języka symbolicznego, tudzież bardzo minimalistycznego. I tutaj takim bardzo dobrym przykładem, no nie mówiąc o już w tym momencie klasycznych klockach Lego Zbigniewa Libery, które też wchodzą w sferę, prawda, kultury takiej popularnej, rozrywkowej, można to nazwać, która kiedyś szokowała, a teraz widzimy, że to była określona strategia artysty w podejściu do tego tematu. Mamy na przykład pracę Elżbiety Janickiej, trzy wielkie białe kwadraty, które reprezentują powietrze nad obozami zagłady. Mamy to powietrze nad Bełżcem, Treblinką i Auschwitz-Birkenau. No i też mogłoby się wydawać, prawda, że nie ma przedstawienia, jest pustka. To jest jakaś nieobecność i na podstawie tej pracy choćby widzimy, że często ten temat jest nie do przedstawienia, nie do zobrazowania. Ta wystawa ma też takie swoje centrum, tutaj właśnie, gdzie stoimy. W tym centrum prezentujemy tkaninę Władysława Klamerusa. Ta brama Klamerusa, w której centrum znajduje się Gwiazda Dawida, jest takim przejściem na drugą stronę. W centrum również tej wystawy przedstawiamy serię rysunków Henryka Becka. Bardzo ciekawe prace, ponieważ są to jedyne prace, które pochodzą z 1934 roku, czyli są jakby takimi autentykami powstałymi właśnie w tamtym czasie. I prace rysowane były w bunkrze. To był lekarz ginekolog, który przez całe życie rysował, a jednocześnie na przykład prowadził szpital polowy podczas powstania warszawskiego i stworzył niesamowitą serię rysunków, która opowiada o życiu w bunkrze w sposób symboliczny, jednocześnie momentami nawet taki humorystyczny, ale w takim sensie tragikomicznego humoru. I jest to takie nasze odkrycie też tutaj. Praca pochodzi ze zbiorów Żychu.